Pracujemy nad przedstawieniem pod tytułem Światło czuli, który jest adresowany do osób niewidomych. Podzieliliśmy się na cztery grupy. Aktorską, dziennikarsko-audiodeskrypcyjną, muzyczną i scenograficzną. Spektakl reżyseruje Kasia Strączek, znana aktorka Teatru Polskiego, a scenariusz tworzy Grupa Młodzieży z Dolnego Śląska. Zajmujemy się takim aspektem, czym są dla nas kolory. Czym są kolory dla osób niedowidzących. I na różne sposoby teatralne, plastyczne, słuchowe, dotykowe próbujemy te kolory jakoś zainscenizować, pokazać trochę innymi zmysłami, czy można w ogóle coś takiego zrobić, czy mając zamknięte oczy można pokazać kolor czerwony. Jest to kolor ognia, miłości, namiętności. Jak palące uczucie. Jest to kolor żywiołowy i ciepły. Jest kolorem ból. Czerwony. Teraz, no już po tych paru dniach prób, każda z grup już przynosi jakieś propozycje. Czy jest to próbka muzyki, czy jest to próbka kostiumu, pomysły na scenografię. Wy robicie tutaj wywiady, więc aktorzy próbują, uczą się tekstu, próbujemy coś na scenie, szukamy, otwieramy głowy, także no, pracujemy. To będzie czarna bajka. Co? Co? Czarna bajka? Co? Co? Nie róbmy czarnego, proszę! Pomieszczenia o takim kolorze są za ciemne, mroczne! Namacaliście już tego kudłatego? Nie. Czekaj, no to dotknijcie. Jak gdyby traktujcie to poważnie. Bo ja czuję taki straszny dystans, nie? A, boję się, boję! Oj, piekło, piekło, nie, na serio. Podczas projektu współpracujemy z osobami niewidomymi. Ja tam trochę widzę, to nie jest tak, że zupełnie nie widzę. Poza tym... Mózgiem się widzi, a nie oczami. Nie? Masz inne zmysły do dyspozycji, orientujesz się w przestrzeni, żyjesz w przestrzeni, nie tylko używając oczu. Jak jest ciemno, no to nie widzisz. Nie? Kolory fajnie, kiedy współistnieją w towarzystwie innych kolorów. Jeden kolor, monochromatyczny obraz czegoś, może właśnie taki jakiś... Chyba czyste niebo, ale... O jakiej barwie? W ogóle ten klimat. To będzie mega.